Mano, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Dzisiaj sobie tak luźno pogadamy. Chodzi głównie o to, że dalej podtrzymuję to, co mówiłem, że po 2024 świat, jaki znamy, zmieni się o 360 stopni. I tu nie mam na myśli wojny atomowej czy czegokolwiek, tylko po prostu są pewne zagrożenia naturalne, jakie wystąpią i po prostu to się stanie. Tego nie da się zatrzymać, bo nawet jakbyśmy mieli nie wiadomo jaką technikę, to powiem szczerze, zatrzymanie tego to byłoby tak naprawdę próbowanie, nie wiem, jak z tą sondą NASA, co wysyłali ją do asteroidy Dimorphos, co tym impaktorem w nią pierdolnęli, a moja technika obrony planetarnej jest 10-krotnie lepsza, bo opiera się o satelity, raczej nawet konstelacje satelitów obronnych wokół Ziemi, która by wykorzystywała lasery wysokiej mocy i po prostu namierzamy taki obiekt, celujemy w niego wiązkami laserów i walimy pełną mocą i taki obiekt po prostu przez odparowywanie powierzchni sam zmienia kurs. Jak znamy prawa fizyki, to w ośrodku, który jest pozbawiony atmosfery i jest bardzo małe zagęszczenie cząsteczek atomowych, to po prostu wiązka promienia lasera po prostu jest nierozpraszalna wtedy. W atmosferze ziemskiej promień lasera jest rozpraszalny, bo po prostu tu mamy atmosferę, mamy ośrodek pośredni, który oddziałuje z promieniem. A w kosmosie moc lasera po prostu nie spada, tylko idzie w obiekt pełną mocą. Dlatego ja uważam, że mój system obrony planetarnej jest o wiele, wiele lepszy niż to, co NASA sobie tam wymyślili. I mówię poważnie, zbudowałbym, jak to się mówi, ciągniki grawitacyjne, bo ponieważ same satelity z działami laserowymi wysokiej mocy do obrony planetarnej nie wystarczą. Potrzebujemy też dużej floty ciągników tak zwanych grawitacyjnych, czyli takich satelitów z silnikami jonowymi, które podlatywałyby do obiektu, przyczepiałyby się do jego powierzchni, odpalały na 90% silniki i pchałyby go w drugą stronę albo spychałyby go w bok jego kursu pierwotnego. To też są rozwiązania bardzo tanie, które są bardzo efektywne, jak to się mówi. A przecież powiem, że nawet w szkole z podstaw fizyki wiadomo, że ziarnko piasku umieszczone wokół bryły betonu w kosmosie już grawitacyjnie z nim oddziałuje. I delikatnie, ale bardzo delikatnie, ale po jakimś tam czasie zmieni jego kurs. No. Więc ja się naprawdę dziwię, że po prostu ludzie tego nie pojmują, że ludzie są po prostu ograniczeni, nie wiem, wyobraźnią, myśleniem, że po prostu nie pojmują tego, że proste rzeczy, które są niezawodne, są najlepsze. A nie wymyślanie jakimś tam impaktorów sąd, które mają 3-tonowe impaktory, czy tam nie wiadomo co, że to uderzy w jakąś tam planetoidę i ją zepchnie z kursu. Tylko że ja alarmowałem, że ta sonda, którą NASA wysłała, miała wady techniczne. Miała zarąbiste wady techniczne. Ja się w ogóle dziwię, że to się udało, bo ona miała takie wady techniczne, że to tak naprawdę w ogóle nie powinno się udać. Tak samo mówiłem, że ta sonda, która wylądowała, ona spuściła próbnik wielkości pralki na komecie Churyumov-Gerasimenko, no i się ten próbnik spierdolił. No i siadł. Tam wylądowało, coś tam pomierzyło i nagle się zepsuło. Tak samo wady techniczne. Jak było z obiektem spoza Układu Słonecznego Oumuamua? Już teorii spiskowych miliard, że to jest statek obcej cywilizacji, sonda kosmiczna. A dlaczego nie?
Posłuchajcie, może tamci inni dysponują technologiami, których my jeszcze nie znamy. Może ich łączność telekomunikacyjna z ich planetą, poza naszym Układem Słonecznym, opiera się na częstotliwościach i możliwościach, których my jeszcze nie znamy. I dla nas po prostu jest to po prostu szum i nic więcej. A oni mogą otrzymywać wysokiej jakości dane zgromadzone przez ten pojazd. Nam się wydaje, że nic się nie dzieje, że to po prostu sobie poleciało, ale powiem tak, ja jestem fizykiem amatorem, elektrykiem amatorem, inżynierem amatorem i naukowcem samoukiem. Ja obserwowałem obiekt Oumuamua, odkąd tylko wszedł do Układu Słonecznego i zauważyłem dziwny trend. Obiekt poruszał się po doskonałej orbicie. On poruszał się po tak doskonale wyliczonej przez siebie orbicie, że żaden obiekt w Układzie Słonecznym się tak nie poruszał. Zobaczcie sobie w internecie jego trasę. Jak on wszedł do Układu Słonecznego, jak pięknie sobie zatoczył pętlę, zakręcił koło Słońca i tu już jest potwierdzenie tego, że ten obiekt jest sondą kosmiczną obcej cywilizacji. A dlaczego? Już wam tłumaczę. Bo zaczął przyspieszać. Zaczął przyspieszać, co jest fizycznie niemożliwe. Dobra, tutaj się ktoś zaraz uruchomi, ale grawitacja innych planet go przyciągała i dlatego przyspieszał. No to przyspieszać by przyspieszał, ale nie tak gwałtownie, jak on to robił, panie kolego. Z teorii przyciągania wiemy, że przyciąganie innych planet tak, może przyciągać inne obiekty, które lecą akurat w ich kierunku. Ale to przyciąganie będzie wolne. Nie będzie tak dramatycznie ekspresowe, jak to było w przypadku tego obiektu. I teraz nagle NASA i ESA się obudziły, a także JAXA, japońska agencja kosmiczna i chyba tam jeszcze chińska, i chcą wysłać misję do Oumuamua. Jak teraz to wyślą, to przecież ta sonda dogoni Oumuamua chyba w 2040 roku dopiero. Obudziliście się za późno. A żeby dogonić sondę, będzie tą sondę kosmiczną Oumuamua, to satelita nasz będzie musiał rozwinąć prędkość, dobrze to wyliczyłem, ponad 900 no tak, gdzie od 900 tysięcy kilometrów kilometrów na godzinę, czy tam na sekundę, do 1,5 miliona, żeby dogonić to w sensownym czasie. Jeżeli się z czymś pomyliłem, to poproszę mnie poprawcie, bo wiecie, też nie mogę wiedzieć wszystkiego. No. Ale naprawdę, to jest dla mnie bajka, że do Układu Słonecznego weszło sobie coś, przeleciało koło nas i nikt się tym nawet nie zainteresował. Dopiero sobie się zainteresowali, jak dziwne odbicia radarowe zaczęły iść z tego i dziwne w ogóle fale radiowe zaczęły z tego wychodzić. Co jest fizycznie niemożliwe, bo tak jaki obiekt nie może generować fal radiowych, a on je generował. No. I z tego się wzięły te wszystkie właśnie teorie spiskowe, że to jest obiekt obcej cywilizacji, a ja uważam, że to nie są teorie spiskowe, tylko to są fakty, 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 to są fakty. To, że inna cywilizacja dysponuje technologią dziesięciokrotnie przekraczającą to, co my znamy, to nie znaczy, że oni nie istnieją. Jak mój kolega powiedział, jakbym zobaczył astronautę z XXIV wieku, to bym wiedział, że coś jest nie tak. Chyba, że ten astronauta upodobnił się do naszego stulecia. Wtedy byś nawet nie poznał. Właśnie. I o to w tym wszystkim chodzi, że powinno się robić bardzo dokładne badania. Obiekt wchodzi tu i tu. Wykonujemy standardowe pomiary badania. Okej, mamy takie i takie wyniki.
Dobra, to teraz niestandardowe badania. A tu go walniemy wiązką, kurwa, protonów i zobaczymy, co się stanie. I nagle wychodzi bum, że tu jest coś i coś z tego nadaje. Aha, no więc wysyłamy sondę, która ma fotografować obiekt, ma wejść w jego pole grawitacyjne i zostać na jego orbicie. No, odlatuje z tym obiektem spoza Układu Słonecznego. No. Powiem wam tak. My jesteśmy jeszcze na bardzo słabym w rozwoju technicznym, dlatego pewne rzeczy, które wlatują do nas i wylatują, po prostu są niezauważone. No. I powiem szczerze, na tym zakończmy. Bo takich obiektów jak Oumuamua będzie coraz więcej. Ja po prostu w ogóle zaobserwowałem, że od komety Ison nagle kupa komet zaczęła do układu naszego wewnętrznego wchodzić, a to zaczyna mi bardzo, kurwa, przepraszam za to przekleństwo, ale zaczęło mi bardzo dziwne myśli nasyłać, że coś się dzieje na rubieżach Układu Słonecznego. Słuchajcie, kupa komet dosłownie w przeciągu 15 lat wchodzi nagle do wewnętrznego układu, to znaczy, że tam musiał oddziaływać jakiś bardzo masywny obiekt, który je wypchnął z ich orbit. Bo to jest niemożliwe, że nagle Ison, Neowise, jeszcze inna i nagle tyle komet. Ja pamiętam od lat 2000, że nie było czegoś takiego, kiedyś była kometa Halleya i tyle. No, ale nie aż tyle obiektów. Ja nie mam pojęcia, czy NASA, ESA, JAXA, czy Chińska Agencja Kosmiczna razem z Roskosmosem na czele, czy ktoś w ogóle pilnuje, co się dzieje w ogóle, bo naprawdę, żeby potem nie było płaczu i zgrzytania zębów. I tu was zostawię z tym ostatnim moim właśnie słowem. Trzymajcie się na razie i pozdrawiam. Piorun Burza Elektryk.